Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Brukseli, to jest tydzień z jednej strony posiedzeń komisji parlamentarnych, z drugiej zaś odbywa się tak zwana minisesja, czyli dzisiejsze popołudnie, jutrzejszy dzień przeznaczony jest na zgromadzenie parlamentarne. Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji rozmawialiśmy na temat kształcenia na odległość, bardzo ważny, istotny temat z uwagi na to, że żyjemy w czasach, w których dyplom starzeje się szybciej niż jego właściciel i wszyscy musimy się dokształcać i to ułatwienie, jakim jest kształcenie na odległość, jest niezwykle istotne. Ale również głosowaliśmy bardzo ważną dyrektywę audiowizualną, czyli dyrektywę regulującą czas reklam w mediach, regulującą wszelkie prawa ochrony dzieci, istotną i dla nadawców, i dla odbiorców, i właśnie dla wszystkich konsumentów mediów elektronicznych. Podczas posiedzenia plenarnego mamy kilka istotnych tematów. Zaczynamy debatą na temat sytuacji na Węgrzech. Będzie obecny premier Orban. Ostatnio zmieniono wiele ustaw, w tym także ustawę o szkolnictwie wyższym, która w bardzo istotny sposób utrudni działanie Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, który właśnie jest w Budapeszcie. Ale również będziemy mówili o sytuacji w Turcji po referendum, które dało Erdoğanowi przyzwolenie na zmianę ustroju, na ustrój prezydencki. Będziemy mówili, co to oznacza dla rozmów przedakcesyjnych. Ale również, co jest bardzo ważne dla każdego z nas, będzie dyskusja o europejskim filarze socjalnym. Unia wreszcie dochodzi do wniosku, bardzo dobrze, że poza wymogami fiskalnymi istotne jest, aby ludzie po pierwsze mieli pracę, po drugie godziwe wynagrodzenie za tę pracę i po trzecie, żeby byli wolni w swoich wyborach dotyczących właśnie rynku pracy. I na ten temat będzie jedna z czołowych debat podczas dzisiejszego posiedzenia parlamentu. Tyle z Brukseli, już wiosennej. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.